Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję zestawu klawiatura plus mysz od firmy CM Storm. Zestaw ten nosi nazwę Octane, tak więc w tej recenzji przyjrzymy się mu bliżej i zobaczycie testy, jak wypadł ten zestaw w testach, dowiecie się po prostu o nim wszystkiego. A ceny tego zestawu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Ok, moi drodzy, więc przed nami zestaw CM Storm Octane. Na początek troszeczkę specyfikacji technicznych, generalnie czym się te sprzęty charakteryzują. Przede wszystkim mamy membranową klawiaturkę, całkiem fajną, ciekawie wykonaną, o takim dość prostym kształcie, ale takie elementy tutaj jak powycinane boki, czy takie tutaj ozdobniki nadają jej bardzo fajnego kształtu. Też rzuca w oczy się taka dość nietypowa spacja. Co do klawiatury, jest to tradycyjna klawiatura membranowa i posiada ona też funkcję anti-ghostingu obejmującą wciśnięcie do 19 klawiszy jednocześnie. I objęte tą strefą są klawisze takie najbardziej używane w grach, czyli kursory, spacja, alt, control, shift i tutaj te trzy rzędy przycisków oraz Tab, czyli taki typowy zestaw gamingowy, zestaw gracza. Te przyciski są jak najbardziej objęte i klawiatura posiada także przycisk funkcyjny, z którym możemy sobie kilka rzeczy pozmieniać, ale to zobaczycie w dalszej części recenzji, jak już ją podłączę. Zobaczycie też podświetlenie między innymi. Właśnie tutaj pod różnymi klawiszami mamy pokrywane dodatkowe komendy, przełączniki, ponieważ ten zestaw nie potrzebuje jako tak oprogramowania. Dlatego wszystko mamy już przypisane i mamy odpowiednie kombinacje, żeby to aktywować. Jak widzicie, też mamy przyciski multimedialne, stop, play, pauza, do tyłu, do przodu oraz głośniej, ciszej. Producent zrezygnował tutaj z opcji całkowitego wyłączenia systemu. Powiem tutaj, że bardzo dobrze, ponieważ ja tego takiego całkowitego wyłączania raczej nie używałem nigdy w klawiaturach, jak już to sobie albo robi ciszej, albo głośniej. No i co jest fajne, że te przyciski, te klawisze są niezależne, czyli nie musimy szukać jakiegoś FN-u i robić tego jednocześnie, tak jak czasami mamy te klawisze pod funkcyjnymi jako taką drugą komendę, czyli wtedy FN, na przykład F8 coś robi. Tutaj tego nie mamy, tu mamy bezpośrednio bardzo łatwe do odnalezienia klawisze, które się dość lekko wciska. Co do tworzywa, no to jest całkiem dobrej jakości. Klawiatura jest w miarę sztywna, powiedziałbym nawet, że jest bardzo sztywna. Nie mamy tutaj na szczęście wielu błyszczących elementów. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to wygląda to właśnie tak. A ich głośność, no posłuchajcie sami, powiedziałbym, że bardzo, bardzo przyzwoita. Co jest bardzo fajne, to fakt, że do tego chyba na filmie nie widać, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że wszystkie klawisze pokryte są takim gumowanym materiałem, który po prostu, jak słyszycie, tak troszeczkę skrzypi, co oznacza, że po prostu stawia opór naszym palcom. Sprawia, że jeśli położymy sobie palce, nawet jak gramy dłużej, dłoń się spoci, to nam te palce się nie ześlizgują z żadnego klawisza, ponieważ pokryte są tym, jak widzicie, wszystkie. Więc bardzo, bardzo fajnie. I w sumie jedyne elementy błyszczące, z błyszczącego plastiku, to są tutaj na górze takie ozdobniki. Chyba nic więcej w tej klawiaturze nie znalazłem. Tak więc bardzo fajnie, nie będzie się brudziła za bardzo, ani łapała odcisków od naszych palców. Natomiast jak ją sobie odwrócimy, to zobaczymy drugą stronę medalu. Tu jeszcze Wam powiem, że ta klawiatura nie ma żadnych portów USB, żadnych hubów i tak dalej, ale jest to sprzęt z takiej przystępnej półki cenowej, więc nie spodziewajmy się tutaj cudów. Natomiast mamy dość fajne tutaj antypoślizgi gumowe, dość dobrze wystające i rozlokowane. I mamy też jednostopniowe podwyższenia. Tak to wygląda, moi drodzy. I od razu, żeby nie być głosownym, szybki test przyczepności tej klawiaturki. Na razie bez podwyższeń.
No zobaczcie, pcham ją mocno i ona się ledwo co przesuwa, więc przyczepność na tych gumach jest świetna. Natomiast jak sobie zrobimy podwyższenia, troszeczkę lżej się przesuwa, ale nadal jest to takie bardzo przyzwoite trzymanie i podczas jakiegoś dynamicznego grania też ta klawiatura nie będzie nam się za bardzo przesuwała, więc oczywiście za to plus. Co do przewodu, no to zobaczcie. Jest on umieszczony centralnie tutaj i ten przewód, jak to w klawiaturkach membranowych, nie musi być gruby, tak jak w większości mechaników, i dzięki temu jest cienki i bardzo elastyczny, nie ma problemu z uporządkowaniem tego przewodu. Długość około 2 metrów i wtyczka USB. Co ciekawe, moi drodzy, jedną z funkcji jest blokada przycisku Windows, czyli standard, ale też możemy tutaj sobie całkowicie zablokować klawiaturę. Czyli na przykład, załóżmy, mamy w domu małe dziecko, odchodzimy na chwilę od komputera i żeby dziecko czegoś nam nie poprzestawiało, to możemy zablokować sobie klawiaturę, wtedy nic nam się złego nie zdarzy, fajna opcja. Natomiast co do klawiaturki na chwilę obecną, to by było na tyle. Kolejna część, jak już sprzęt będzie podłączony, a w międzyczasie przyjrzymy się myszce. Myszka również ma przewód wyprowadzony centralnie, jak widzicie jest to zabezpieczone takim gumowym elementem elastycznym przed wyrwaniem, przed złamaniem, więc bardzo fajnie. Przewodzik cienki, również około 2 metrów, również standardowy wtyk USB, tak więc nie ma problemu z uporządkowaniem tego. I co do myszki, to jej waga bez kabla to jakieś 90 gram, więc myszka takiej średniej wagi. I mamy tutaj optyczny sensor Avago 3050, więc konstrukcja sprawdzona, konstrukcja chwalona przez graczy i również w tej myszce sprawuje się przyzwoicie. Maksymalne DPI tej myszki to 3500, więc w zupełności wystarczające do gier wszelakich. Natomiast zaprogramowane skoki to 500, 1000 i 2000. No to prawda, nie ma ulubionej rozdzielczości graczy Counter-Strike Global Offensive, czyli 800. Ja też lubię na tej rozdzielczości grać. Natomiast 500 może być troszeczkę za mało do CS-a, 1000 może być troszeczkę za dużo, ale to już można sobie tam sensitivity w grze przestawić. A więc myślę, że mimo wszystko te cztery progi dość dobrze przemyślane. No, myszka nie wymaga oprogramowania, więc tego sobie za bardzo też nie skonfigurujemy po swojemu. Natomiast co do samej mychy, zobaczcie. Wykonana jest w całości praktycznie z matowego tworzywa. Mam tutaj takie elementy nadające jej charakteru, wyglądu. Troszeczkę wygląda jak jakaś twarz Transformera. Bardzo fajnie moim zdaniem. Mamy logo, napis Octane i od spodu, moi drodzy, ślizgacze. Takie dość małe, ale za to wydają się być dobrej jakości. Po kilkunastu dniach testów za bardzo się nie zużyły, zobaczcie sobie sami. Tutaj myślałem, że są jakieś ciężarki, natomiast nie udało mi się tutaj do tego dostać. Nic nie ma o ciężarkach w specyfikacjach, więc pewnie to jest tylko jakiś taki ozdobnik. Z tyłu mamy jakby wloty powietrza, też taki kolejny ozdobnik. I również z przodu taka wentylacja, element wyglądu po prostu myszki. Co do samych przycisków, 10 milionów klików gwarantowanych. Chyba nie są to przełączniki Omrona, tylko po prostu jakiejś innej firmy, gdyż nie było to zaznaczone. Natomiast 10 milionów w takiej myszce to w zupełności wystarczy. Jak słyszycie, klikanie nie drażni specjalnie ucha, jest dość ciche i reaguje na całej powierzchni ten przycisk praktycznie aż do tego miejsca, więc nie ma problemu. Myszka raczej z dużych, więc możemy ją pełnym palm gripem chwycić bez problemu. Można też dzięki tym długim klawiszom zastosować ją chociażby do claw gripa, jeśli komuś tak będzie wygodniej chwycić. Na upartego do fingertipa przy mojej wielkości dłoni też się nadaje. Czyli do wszystkich trzech podstawowych typów chwytów bez problemu. Następnie mamy rolkę. Taka zwyczajna, większych emocji nie wzbudza. Działa jak to rolka, przewija się skokowo i działa jako przycisk także. Po boku mamy dwa przyciski dodatkowe. Dość ciche i dość dobrze umieszczone. Natomiast według mnie troszeczkę słabo skakują. Ten powrót przycisku mógł być trochę lepszy. No ale w grach jako dodatkowy przycisk, na przykład rzut granatem czy przeładowanie, no to w zupełności ok, to nam wystarczy. No i na górze mam jeszcze dwie rzeczy. Skok DPI oraz zmiana koloru podświetlenia. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe dane techniczne i wygląd. Teraz przechodzimy do podświetlenia. Ok, zmniejszyłem troszeczkę oświetlenie tutaj w studio. Już Wam pokazuję,
tryby podświetlenia myszki. Jak widzicie, świeci się nam rolka oraz tutaj te ozdobniki, takie oczy powiedzmy. I zobaczcie, kolory zmieniamy sobie tego elementu. Możemy też wyłączyć. I teraz jeszcze z drugim przyciskiem, zobaczcie, możemy włączyć sobie taki tryb oddychania. I kolory będą nam się po kolei zmieniać. I teraz klawiaturka, jak widzicie, bardzo ładne podświetlenie. Ja może tutaj jeszcze przygaszę. O, zobaczcie, wygląda naprawdę ładnie. Wszystko jest bardzo czytelne. Naprawdę świetnie. Nie mamy problemu z odnalezieniem się na tej klawiaturze. Fn. I możemy sobie zmniejszać jasność. Wyłączyć też. I teraz mam jeszcze kilka kombinacji z Fn-em. Zobaczcie. Zmiana kolorów. Oczywiście możemy też wyłączyć podświetlenie. Z tym nie mamy też tryb, jak widzicie, przenikania kolorów. Mamy też oddychanie. Możemy sobie ten efekt przejścia spowolnić lub przyspieszyć, jak chcemy. Ostatni klawisz, jaki możemy wykorzystać, to jest pod Q z Fn-em, ustawienie prędkości powtarzania klawiszy. W tej chwili widzicie testy na anti-ghosting. Cóż to takiego jest ten anti-ghosting? Jeśli wciśniemy wiele klawiszy na raz, klawiatura może się nam albo zablokować, albo po prostu pominąć jeden z tych klawiszy, lub nawet kilka. Co oznacza, że podczas dynamicznej gry, np. zamiast jakiejś komendy, rzucenia zakręcia, wystrzału czy innej akcji, klawiatura, jeśli ten anti-ghosting nie działa dobrze, może po prostu tego nie zobaczyć, co może skutkować oczywiście przegraną w grze. W przypadku klawiatury CM Storm Octane nie było tutaj naprawdę większych problemów. Można było wcisnąć jednocześnie kilkanaście klawiszy bez gubienia żadnego. Dlatego w pełni uznaję, że ten anti-ghosting się sprawdza. Jak widzicie, nieważne czy wciskałem w tym samym rzędzie klawisze, czy w kilku rzędach jednocześnie, zawsze wynik był pozytywny. Kolejny test, częstotliwość próbkowania myszki w okolicach 1000 Hz, więc producent po raz kolejny podaje prawdziwe dane, jak najbardziej się potwierdzają. Pod względem precyzji sensora wynik był również zadowalający, jak na myszkę z tak taniego zestawu oczywiście. Przetestowałem w Paint'cie wszystkie cztery ustawione
fabrycznej rozdzielczości, czyli 500, 1000, 2000 oraz 3500. I w pierwszych trzech test wypadł świetnie. Nie zauważyłem ani żadnej akceleracji wstecznej, ani żadnych dziwnych zachowań kursora. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Testy tego zestawu przebiegły całkiem pomyślnie, nie sprawiał żadnych problemów. Szczególnie spodobała mi się klawiatura w tym zestawie, bardzo ładnie wykonana, fajnie działająca i posiadająca przydatne funkcje, chociażby multimedialne. Myszka też całkiem wygodna pod względem precyzji, jak widzieliście w testach, też wypadła dobrze. Tak więc myślę, że w tej cenie zestaw po prostu opłacalny, wart swojej ceny, naprawdę dobry stosunek jakości do ceny. A przypomnę, że ceny tego produktu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc jeszcze za chwilę plansza końcowa z podsumowaniem. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka, warto wchodzić, ponieważ dużo newsów tam też się pojawia. I zaglądajcie na kanał, ponieważ codziennie nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!